Cześć. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić polskiej sprawie. Szukając tematu na kolejny odcinek, przeglądałam sobie sprawy Polaków, którzy zostali skazani na karę śmierci. O wielu z nich powstało już mnóstwo materiałów i nazwiska są praktycznie każdemu znane. Myślę, że większość z Was kojarzy takie osoby jak Mazurkiewicz, Kot, Arnold, Marchwicki, Polus, Kolanowski albo Trynkiewicz. Mnie zainteresowała sprawa, o której niewiele się słyszało, w sumie nigdy wcześniej nie słyszałam tego nazwiska, Zbigniew Brzoskowski. Jest to mężczyzna, który jako ostatni Polak został skazany na karę śmierci. Nie ma on nawet swojego odrębnego wpisu na Wikipedii. Zaczęłam czytać o tej sprawie i nawet się nie spodziewałam, że to, co znajdę, okaże się tak wyjątkową historią. Od razu złożyłam też wniosek do Sądu Okręgowego w Elblągu o możliwość wglądu do akt sprawy, natomiast 16 marca tego roku prezes tego sądu odmówił. Powołał się w swoim piśmie na bezpieczeństwo sanitarne związane z epidemią koronawirusa oraz na ochronę dóbr osobistych osób pokrzywdzonych w tej sprawie. Historię, którą Wam opowiem, przygotowałam zatem na informacjach, które są ogólnodostępne. W 1993 roku ginie pani Aleksandra Gabrysiak. Ginie wtedy również jej córka. Chciałabym, żebyście prześledzili ze mną życiorys Oli Gabrysiak. Poznacie życie, jakie prowadziła dr Ola, a także dowiecie się, jaki był ciąg przyczynowo-skutkowy, którego finałem było morderstwo. ...drugiego roku. Jest córką Jana i Jadwigi. 2 lata później rodzi się brat Oli, Maciek, a 9 lat później brat Tomek. Rodzina wielokrotnie się przeprowadzała. Początkowo Jan i Jadwiga, kiedy nie mieli jeszcze dzieci, zostali wysiedleni z Wielkopolski na początku II wojny światowej. Osiedlili się w podwarszawskim Radzyminie. Tam właśnie urodziła się Ola. Po zakończeniu wojny, kiedy Ola miała 3 latka, a Maciej tylko roczek, Gabrysiakowie przeprowadzili się z powrotem do Żnina. Jest to miejscowość w dawnym województwie poznańskim. Tam ojciec podejmuje pracę jako inspektor oświaty, a mama, Jadwiga, zajmuje się domem i poświęca opiece nad dziećmi. Jeszcze jako dziecko u małej Oli została zdiagnozowana choroba, która wtedy była nieuleczalna. Była to krzywica. Choroba ujawnia się głównie u dzieci pomiędzy 2 miesiącem życia a 3 rokiem życia. Jest ona spowodowana najczęściej niedoborem witaminy D. Powoduje bardzo duże zmiany w układzie kostnym i istotne zaburzenia rozwojowe. U Oli choroba spowodowała zniekształcenie nóg. Jako jeszcze mała dziewczynka przechodziła szereg operacji. Częściowo były udane, częściowo niestety nie. Operacje miały miejsce, kiedy dziewczynka miała 6, 8 i 10 lat. Po każdej operacji wiele tygodni, a czasem nawet miesięcy, musiała przebywać w szpitalu. W związku z tak licznymi i długimi pobytami w szpitalu, Ola miała trochę problem z nauką, nigdzie nie mogła uczyć się na stałe. Rodzice zdecydowali się, że pójdzie zatem do szkoły zaraz przy szpitalu i tam właśnie ukończyła 1 i 2 klasę podstawówki. W międzyczasie rodzina przeprowadza się jeszcze do Inowrocławia, a następnie do Gdańska. Rodzina zamieszkuje w dzielnicy Wrzeszcz, gdzie Jan otrzymał pracę polegającą na byciu dyrektorem ośrodka kształcenia kadr dla świetlic. Nie do końca wiem, czym taki zawód się zajmuje, bądź zajmował, ale może jest to jakaś forma nauczyciela. W każdym razie ojciec nadal pracuje w oświacie. Ze względu na swoją posadę, pan Jan musiał reprezentować poglądy i wartości zgodne z oczekiwaniami władzy komunistycznej w Polsce. Mimo tego, że rodzina była katolicka i wierząca, ojciec w okresie powojennym stał się dosyć zagorzałym ateistą i utrudniał trochę praktyki religijne pozostałych członków rodziny. Pani Jadwiga i jej synowie byli umiarkowanie wierzący. Natomiast Ola wyróżniała się już wtedy swoją wiarą, była dosyć aktywna w kościele i codziennie była dla niej podstawą modlitwa i udział we mszy świętej. Gabrysiakowie w Gdańsku osiadają na dłużej.
Ola uczęszcza tam do szkoły podstawowej numer 17, a następnie do liceum ogólnokształcącego numer 2. Rodzina jest bardzo ze sobą zżyta. Najwięcej troski rodzice przekazują Oli. Ze względu na chorobę dziecka bardzo ciężko to przeżyli, zwłaszcza matka. Nie mogła się pogodzić z tym, że jej córeczka jest chora. Notorycznie się obwiniała, że być może źle się opiekowała Olą po urodzeniu. I ta szczególna opieka nad Olą i to poświęcenie miało właśnie wynagrodzić córce takie rzekome zaniedbanie z przeszłości. Oli w domu niczego się nie odmawiało i tak samo wychowywało się braci, by oni również opiekowali się swoją siostrą, mimo że siostra była starsza. Cała trójka uczy się bardzo dobrze. Szczególnie Ola poświęca bardzo dużo czasu na naukę, jest bardzo pracowita i wytrwała w tym, co robi. Lubiła się uczyć, czasami nawet zakuwała materiał na pamięć. Lubiła nauki ścisłe, fakty, wzory matematyczne, wszelkiego rodzaju zasady, reguły. Taką sumiennością wzbudziła sobie bardzo dobre opinie wśród kadry nauczycielskiej. W końcu kończy liceum, zdaje maturę w 1961 roku i w końcu podejmuje swoją pierwszą pracę jako salowa na oddziale dziecięcym i oddziale laryngologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku. Ta praca jest jej potrzebna po to, by dostać się na wymarzone studia medyczne. W tamtym czasie, by dostać się na studia, należało zbierać punkty, które decydowały o tym, czy dana osoba będzie przyjęta na daną uczelnię, czy nie. Tego typu praca właśnie zapewniała Oli zdobycie takich punktów. Praca salowej dla Oli jest dosyć wymagająca. Pamiętajmy, że jest ona osobą jednak niepełnosprawną, musi chodzić o lasce, więc każdego rodzaju wysiłek fizyczny jest dla niej trudniejszy niż dla osoby, która jest w pełni sił. Praca ta okazała się jednak strzałem w dziesiątkę. Ola bardzo dobrze odnalazła się w takiej pracy, bardzo lubiła przebywać wśród pacjentów, lubiła zajmować się nimi. Okazało się, że ma bardzo duży poziom empatii i dużo jest w stanie poświęcić dla innych osób. Bardzo dobrze się z nimi komunikuje, jest cierpliwa. De facto była osobą właściwą we właściwym miejscu. W czasie pracy zajmowała się również dziećmi. Mimo że nie należało to do jej obowiązków, organizowała im wspólne zabawy, dawała im małe upominki, jakieś drobne prezenty. Dużo czasu spędzała z nimi na takich prywatnych rozmowach. Ola po prostu miała predyspozycję do pracy z pacjentami. W końcu 1 października 1962 roku Ola dostaje się na wymarzone studia, rozpoczyna jako studentka na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Gdańsku. W czasie studiów przynależała do studenckiego koła naukowego przy Zakładzie Biochemii Klinicznej, gdzie mogła zrealizować swoje zainteresowania związane z diagnostyką laboratoryjną. W końcu 28 czerwca 1968 roku, czyli w wieku 26 lat, Ola kończy studia i dostaje dyplom lekarski. Tak samo jak w szkole podstawowej i w liceum, Ola musiała bardzo dużo dawać z siebie w czasie studiów. Ola była nadal bardzo pracowita i bardzo skrupulatna i systematycznie się uczyła, robiła szybkie postępy w nauce i mimo tego, że pierwszy i drugi rok był dla niej bardzo trudny, zyskała sobie dobrą reputację wśród innych studentów i wśród wykładowców. Okres studiów to też czas, w którym Ola coraz bardziej zbliża się do Kościoła, coraz bardziej zbliża się do Boga. W tym samym roku, w którym podejmuje studia, zaczyna pisać swój pamiętnik. Znajduje się w nim bardzo dużo wzmianek o tym, jak bardzo chce zawierzyć swoje życie Bogu, jak blisko Niego chce być. W szczególności jeden fragment zwrócił moją osobistą uwagę. Jest w pamiętniku kilka zdań, właśnie je dla Was zacytuję. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, kierując się na leczenie, ale przecież nie mogę świadomie skracać sobie życia. Chociaż naprawdę wolałabym nie żyć długo i tęsknię za starością, a nawet za śmiercią. Ale o Boże, Ty dałeś mi życie, Ty prowadzisz mnie przez życie i Ty weźmiesz mi je, oby jak najwcześniej, bo tęsknię za oglądaniem Ciebie. Ola, pisząc ten fragment, ma 20 lat i chociaż będzie żyła jeszcze 31 lat, to niestety zginie przedwcześnie. Z pamiętnika Oli dowiadujemy się też, że wstydzi się swojego ciała, wstydzi się tego, że jest osobą niepełnosprawną, ale z drugiej strony nie jest typem kobiety, która podąża za modą, a raczej stawia na to, by wyglądać swobodnie, czysto, schludnie,
Nie interesuje jej żadna biżuteria ani malowanie się. Studenckie koło naukowe, do którego przynależała Ola, było pod opieką docenta Stefana Angielskiego. To właśnie on zaraz po studiach Oli zaproponował jej kontynuację pod swoją opieką pracy naukowej. Ola nie chciała jednak dłużej mieszkać w Gdańsku i 3 miesiące później, 13 sierpnia 1968 roku, otrzymała skierowanie do pracy na taki staż na okres 2 lat w szpitalu miejskim w Tczewie. Warunki były całkiem przyzwoite, przyznano jej małe mieszkanie, taką kawalerkę przy ulicy Tetmajera 3. Ola przeprowadza się, pracuje cały czas w tym szpitalu i 2 lata później zostaje doceniona i zostaje powołana na stanowisko kierownika pracowni analitycznej w tymże szpitalu. Ola wykazywała się bardzo dużą sumiennością i bardzo dużym zaangażowaniem w swoich obowiązkach. Jako kierownik wymagała również od swoich podwładnych, a jak już zdążyliście zauważyć, Ola sama od siebie wymagała bardzo dużo i tym samym wymagała również dużo od swoich pracowników. Starała się również wyplewić jakieś takie negatywne nawyki, nieuczciwość, jakąś opieszałość, marnotrawstwo wśród pracowników. Jak możecie się domyślić, stanowiło to czynniki zapalne w konfliktach wśród pracowników. Wiadomo, że jeśli szef dużo wymaga, a nam może nie do końca się chce, albo uważamy, że nasze przyzwyczajenia są prawidłowe, no to nigdy takiego szefa lubić nie będziemy. I to też jest wielokrotnie powtarzane, że Ola była bardzo szanowana i była ceniona, natomiast no raczej nie była lubiana. Ola nie poddawała się jednak, niewiele ją to pewnie obchodziło i wdrażała coraz to nowsze badania i techniki, które wcześniej były wykorzystywane tylko w Gdańsku. No, starała się rozwinąć ten szpital jak tylko mogła. No ale Oli ciągle było mało, ciągle chciała i wymagała od siebie więcej. Odnalazła w tym swoje powołanie i chciała zrobić jak najwięcej, nawet czasami chyba ponad swoje siły. I tak pracując w tym szpitalu miejskim, Ola otwiera dodatkowych kilka placówek laboratoryjnych w tym mieście. Przez 3 lata, od 1972 do 1975 roku, pracuje dodatkowo w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Gniewie. W wolnym czasie udziela się w klubie seniora, a także znajduje czas na dalsze poszerzanie kwalifikacji zawodowych. W 1973 roku Ola ma 31 lat. Dalej chce czynić coś dobrego, dalej chce zrobić coś nowego, w związku z czym powołuje do istnienia telefon zaufania Anonimowy Przyjaciel. Ten telefon obowiązywał wtedy w Tczewie. Oprócz tego, że założyła ten telefon, to była również główną dyżurującą. Dyżury miała w każdym czasie wolnym, w nocy, w ciągu dnia. Natomiast udało jej się na szczęście zebrać dosyć dużą gromadę ludzi, która chętnie zaangażowała się również w inicjatywę, więc dosyć sporo osób poświęcało swój dodatkowy wolny czas, żeby pomóc potrzebującym. Ola, mając bardzo dobre serce, bardzo przeżywała każdy taki telefon. I tutaj znowu takiego wsparcia i ukojenia szukała w modlitwie. Jej bliskie stosunki z Kościołem katolickim bardzo nie podobały się ówczesnym organom bezpieczeństwa i te w końcu podjęły decyzję administracyjną o likwidacji telefonu zaufania. Dla Oli był to bardzo duży cios, bardzo duże, bolesne doświadczenie, bardzo mocno to przeżyła, natomiast obiecała sobie w przyszłości kontynuować tę działalność, jeśli nie w tym mieście, to w jakimkolwiek będzie w przyszłości. Ola nigdy nie wychodzi za mąż, chociaż niektórzy śmieją się dzisiaj, że tak naprawdę wyszła za mąż, ale nie za mężczyznę, tylko za medycynę. Ona zresztą pewnie sama tak uważała. Symbolem tego był pierścień, który nosiła na swoim palcu aż do śmierci. Na pierścieniu była wygrawerowana data ukończenia studiów i wąż Esculapa. To jest ten symbol medycyny, taki wąż owinięty wokół laski. Ola od dłuższego czasu zastanawiała się nad adopcją. Jej rodzice w sumie nie mieli nic przeciwko, natomiast bracia bardzo martwili się o to, że biorąc pod uwagę tryb życia, jaki prowadzi Ola, czyli to, że wszędzie jej pełno, że bardzo dużo pracuje i bardzo dużo swojego czasu wolnego i siebie całej poświęca osobom potrzebującym, bali się, że w tym wszystkim nie znajdzie czasu dla adoptowanej córki.
Już teraz Ola miała problemy z takimi codziennymi obowiązkami. Nie mogła znaleźć czasu na posprzątanie mieszkania, nie miała czasu na zrobienie zakupów, na takie codzienne sprawy życia bieżącego. Ola jednak nie słucha braci, wie, że będzie miała wsparcie w rodzicach, no i decyduje się, żeby w marcu 1974 roku, czyli w wieku 32 lat, adoptować porzuconą po urodzeniu dziewczynkę. Dziewczynka urodziła się 15 stycznia tego samego roku i dostała imię Marysia. Życie szybko zweryfikowało te plany i okazało się, że Ola nie ma zbyt wiele czasu dla swojej córki. Przez pierwszą część swojego życia Marysia zostawała pod opieką babci. W wychowaniu pomagali też bracia Oli, którzy stanowili trochę taki substytut ojca. Natomiast jak tylko była taka możliwość, to Ola spędzała czas z córką, opiekowała się nią wtedy i no, była bardzo szczęśliwa i przelewała na nią dużo miłości. Tego czasu po prostu nie było jednak zbyt wiele. Półtora roku po adopcji Ola przeprowadza się do Elbląga, tam dostaje większe mieszkanie niż to, które miała w Tczewie i zamieszkuje przy ulicy 1 Maja 30. Dostaje dobrą pracę, ma stanowisko kierownika, pracuje w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Elblągu. Ola znowu musiała odnaleźć się w mieście, odnaleźć się wśród nowej kadry, dostosować się do tego, jakie panują tam zasady, albo wprowadzić swoje, przyzwyczaić do tego pracowników. Zaczęła również rozwijać coraz bardziej środowisko takie religijne, społeczne, no i znając Olę, charytatywne. Dopiero po 2 latach od przeprowadzki, czyli wtedy, kiedy Marysia ma mniej więcej 3,5 roku, udaje jej się sprowadzić Marysię do Elbląga. Wcześniej cały czas mieszkała ona z babcią w Gdańsku. Elbląg też będzie miastem, w którym obie kobiety stracą tragicznie swoje życie. Kolejne lata biegną w życiu Oli tak samo intensywnie, a być może nawet jeszcze bardziej. Oprócz obowiązków związanych z wychowywaniem córki, kobieta dalej się kształci, zdobywa nowe doświadczenia, nowe tytuły, otrzymuje nawet nagrodę finansową od wojewody elbląskiego za wybitne osiągnięcia zawodowe. Nie zapomina jednak również o sferze duchowej. Przynależy do wielu stowarzyszeń katolickich, a nawet prowadzi jeden klub inteligencji katolickiej. Zawsze o 12 każdego dnia przebywa w kościele, gdzie spędza czas na modlitwie. Uzyskuje również w międzyczasie tytuł członkostwa Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ola coraz bardziej angażuje się również w pomoc samym dzieciom. Wspiera m.in. ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Kiedy Ola ma 39 lat, niestety umiera jej ojciec, a 3 lata później ze względu na bardzo zły stan zdrowia rozwiązuje umowę ze szpitalem i uzyskuje rentę inwalidzką. Ola angażuje się w takim razie w nowe działania. Jest inicjatorką budowy domu samotnej matki, który w 1989 roku w końcu z sukcesem rozpoczyna swoją działalność. Oli niestety nie będzie dane przeżywać zbyt długo sukcesy domu samotnej matki. Umiera niecałe 4 lata później. Ola bardzo angażuje się w działalność domu, wspiera matki, wspomaga procesy adopcji, a po nawiązaniu bliższego kontaktu z matkami udostępnia im również swój dom. Oprócz tego, że kobiety przebywają w domu samotnej matki, dom Oli jest dla nich otwarty. Jeśli jest taka potrzeba, zawsze mogą do niej przyjść. Już trochę poznaliście, jaka była Ola. No i pewnie nie zaskoczy Was to, że zaczyna również angażować się w pracy charytatywnej w hospicjum. Oprócz tego znalazła również swoje powołanie w pomocy osobom samotnym i starszym. Zajmowała się takimi osobami, przynosiła im czasopisma, żeby mogli sobie przejrzeć. Jeśli miała dostęp do radia, przynosiła im radio, żeby mogli posłuchać jakiejś muzyki bądź wiadomości. Poświęcała im dużo swojego czasu. W powojennej Polsce narastał też bardzo problem alkoholowy. Coraz więcej osób miało problem z tym nałogiem. Coraz więcej instytucji, poradni powstawało w Polsce, m.in. w Elblągu, by uporać się z tym problemem. Ola również tam chce się realizować. Chce również pomagać osobom z nałogiem. Podejmuje pracę na część etatu w 2 poradniach. Jedna to jest poradnia trzeźwości, druga to poradnia odwykowa. Dodatkowo Ola zostaje członkiem Miejskiej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Szczerze mówiąc, przy każdej kolejnej organizacji, którą wspiera Ola, albo przy każdym kolejnym działaniu, którym się poświęca, nie mogę wyjść z podziwu, jak ta kobieta była w stanie tyle rzeczy naraz robić. I tu nie chodzi o to, że ona była dobrze zorganizowana, bo dużo osób radzi sobie z natłokiem zadań i wyzwań, ale chodzi o to, że te zadania, które ona wykonywała, bardzo angażowały też ją psychicznie. To nie jest kwestia tego, że ona pracowała tylko od jakiejś godziny do jakiejś godziny. Ona dawała tym ludziom całe swoje życie, poświęcała cały swój wolny czas, a mimo wszystko była kobietą bardzo szczęśliwą. I Ola nigdy nie narzekała. W tym momencie swojego życia zwróćcie uwagę, że wspiera już osoby chore w szpitalu, osoby umierające w hospicjum, wspiera samotne matki w domu samotnej matki, wspiera porzucone dzieci zajmując się procesem adopcji, a teraz jeszcze wspiera osoby starsze, osoby samotne, osoby z nałogiem alkoholowym. Właśnie jej podejście do tych ostatnich osób z problemem alkoholowym zwracają największą uwagę osób. Bardzo podziwiają Olę za podejście, z jaką godnością i szacunkiem traktuje te osoby, jak bardzo ich wspiera dobrym słowem, życzliwością, tym, że otworzyła swój dom, tak samo jak kobiety z domu samotnej matki mogły przychodzić w dowolnej chwili do jej domu, tak samo udostępnia swój dom dla osób z problemem alkoholowym. Bardzo często też alkoholików, których spotkała po drodze, transportowała swoim własnym samochodem do ich mieszkań, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. W związku ze swoim podejściem i byciu taką otwartą osobą, nie stawianiu żadnych barier, nie kategoryzując osób na lepsze i gorsze, Ola zyskuje w środowisku pseudonim Dr. Ola. Ola szuka również osób z problemem alkoholowym w zakładach karnych. Jeździ tam, odbywa terapię z tymi osobami, wspiera ich materialnie, wspiera ich dobrym słowem, stara się pomóc im odbudować być może zerwane wcześniej więzy rodzinne, i po wyjściu z więzienia stara się pomóc znaleźć im zatrudnienie. Na krótko przed śmiercią znajduje jeszcze jedno powołanie, angażuje się w pomoc w domu dla bezdomnych imieniem świętego brata Alberta. Ale nie zapominajmy, że oprócz całej tej swojej działalności, Ola nadal miała rodzinę, nadal miała swoją córkę. Jej więzy rodzinne trochę podupadły. Rodzina nie do końca rozumiała, dlaczego tyle czasu poświęca innym, a nie poświęca rodzinie, nie poświęca córce. Jak się z nią spotykali, to za duży był ten wir, w którym funkcjonowała Ola. Rodzina się nie mogła w tym zbytnio odnaleźć. Taki brak bliskości, odpowiedniej ilości bliskości matki z Marysią powoduje to, że Marysia jest dosyć trudnym dzieckiem. Oprócz tego, że cierpi na padaczkę, to jej charakter pozostawia dosyć dużo do życzenia. Marysia ma inne poglądy obyczajowe niż jej matka, nie do końca jest związana z kościołem katolickim, co akurat jest bardzo istotne dla jej mamy. Potrafi celowo i złośliwie sprawić bardzo dużo przykrości swojej mamie. Potrafi ją złośliwie i celowo wyśmiewać przez to, że chodzi o lasce, że jest kaleką, śmieje się z jej wyglądu. Niejednokrotnie Ola płacze i cierpi przez to, że jej kontakt z córką jest taki, a nie inny. Na nieco ponad 2 lata przed swoją i Marysi śmiercią poznaje Zbigniewa Brzoskowskiego. W noc wigilijną 1990 roku Ola na dworcu kolejowym znajduje bezdomnego alkoholika. Jest nim właśnie Zbigniew. Chłopak ma wtedy 18 lat, jej córka wtedy 16, ale Ola decyduje się za wszelką cenę pomóc Zbigniewowi, wyciągnąć go z nałogu, opiekuje się nim i pozwala mu zamieszkać w swoim domu. Oczywiście, jak możecie się spodziewać, cała rodzina nie zgodziła się z tą decyzją. Wszyscy uważali, że nie dość, że to pewnie i tak jemu nie pomoże, to naraża na duże ryzyko swoją córkę, która jeszcze jest nieletnia, a nie wiadomo, jakim człowiekiem jest ten mężczyzna. Ola wielokrotnie rozmawia ze swoją rodziną, która stara się odwieść ją od tego pomysłu. Natomiast Ola zdaje sobie sprawę, jakie jest ryzyko, że być może między 2 młodymi osobami zrodzi się jakieś uczucie.
Natomiast wychodzi z założenia, że no tak naprawdę, skoro jej nie ma za dużo w domu, to być może Zbigniew będzie właśnie takim starszym bratem dla Marysi i jakaś ta relacja może lepsza się między nimi wywiąże. Przez chwilę było światełko w tunelu. Zbigniew poddał się terapii antyalkoholowej i na jakiś czas udało się mu zwalczyć nałóg. No niestety po jakimś czasie do tego nałogu wrócił i związał się ze światem przestępczym. No jak można było się spodziewać, młodzi szybko się ze sobą związali. No a to spowodowało tylko, że Oli nie dręczyła już tylko sama Marysia, ale Marysia ze swoim chłopakiem. Wielokrotnie dochodziło do przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Ola była szykanowana, była obrażana, młodzi na nią krzyczeli, a nawet bili i kopali. Wielokrotnie Ola była przerażona, młodzi podobno mówili jej, że ją zabiją. Dochodzi też do tego, że w pewnym momencie Zbigniew obrabował dom dr Oli. W końcu podejmuje ona decyzję, że Zbigniew musi się wyprowadzić. Z jakiegoś jednak powodu nie zabrania córce kontaktów ze Zbigniewem, natomiast pozwala im na kontakty jedynie poza domem. No oczywiście młodzi tego nie słuchają i Zbigniew przychodzi do ich domu, tak jakby tam mieszkał. Ola stara się kolejny raz pomóc chłopakowi i szuka jakiegoś mieszkania, żeby mógł tam zamieszkać. Udaje jej się znaleźć starsze małżeństwo, które też mieszka w Elblągu, które zgadza się przyjąć do mieszkania Brzoskowskiego, tak żeby mu trochę pomóc stanąć na nogi. No nie trzeba długo czekać i Brzoskowski okrada także ich dom. Doktor Ola jest załamana. Na tym wszystkim ucierpiało też jej zdrowie fizyczne. Jest coraz słabsza i coraz trudniej jest się jej poruszać. Za osobistą klęskę uważa macierzyństwo. Jest przerażona tym, jak to wszystko się potoczyło. Niemniej cały czas modli się za tą dwójkę, cały czas pości, ofiaruje Chrystusowi swoje cierpienie. Na nieco ponad rok przed swoją śmiercią w pamiętniku znajduje się wpis: bardzo słabne i myślę, że dojrzewam do odejścia. Pragnę jednak na tyle jeszcze cierpieć, by oni byli szczęśliwi, aby szli dobrą drogą, drogą prawdy. Brzoskowski w tym czasie nadal żyje w świecie przestępczym. W końcu podwija mu się noga i za kradzież z włamaniem do samochodu otrzymuje wyrok 1,5 roku więzienia. Nie jest on recydywistą, w więzieniu ma opinię spokojnego, a więzienny psycholog uważa, że taki bieżący kontakt z dziewczyną tylko dobrze mu zrobi, wobec czego zostaje wyrażona zgoda na to, żeby Brzoskowski raz na jakiś czas wychodził na 24-godzinne przepustki. Taką przepustkę otrzymuje m.in. w dniu 5 lutego 1993 roku o godzinie 10.30. Brzoskowski wychodzi, jedzie do swojej dziewczyny Marysi, żeby się z nią spotkać, no i tam dochodzi do wielkiej awantury z rękoczynami, ze względu na to, że Zbigniew podejrzewa Marysię o zdradę. Po wyjściu z mieszkania przez kilka godzin pije alkohol. Następnego dnia o godzinie 15 przychodzi do mieszkania przy ulicy 1 Maja, czyli tam, gdzie mieszkają Gabrysiakowie, no i w domu zastaje samą Marysię. Dochodzi między nimi znowu do sprzeczki, a Brzoskowski, niby dla żartów, żeby było śmiesznie, przywiązał Marysię do krzesła. Odizolował w międzyczasie końcówki przewodu elektrycznego i owinął nimi nadgarstki dziewczyny. Dziewczyna zostaje rażona prądem i traci przytomność. Jak tylko ją odzyskuje, to mówi Brzoskowskiemu, że słyszy za oknem samochód mamy i że mama zaraz będzie. Pewnie chciała osiągnąć tym, żeby Zbigniew ją rozwiązał, żeby mama nie była świadkiem takiej sytuacji, bo miałaby pewnie kolejny powód do zarzucania młodym czegoś. Brzoskowski jednak ponownie włącza przepływ prądu. Marysia upada razem z krzesłem na podłogę, a wtedy Brzoskowski bierze nóż kuchenny i dźga ją w klatkę piersiową i w szyję. Dźganie było tak mocne, że nóż się złamał. Zbigniew szybko biegnie do kuchni po drugi nóż. Kiedy doktor Ola wchodzi do mieszkania, nie widzi jeszcze swojej córki. Widzi natomiast Brzoskowskiego, ale wcale nie jest zaskoczona, bo wie, że mimo tego, że odsiaduje wyrok, to dostaje przepustki i przychodzi czasem do Marysi. Brzoskowski nie zastanawia się długo i zadaje doktor Oli ciosy nożem. Zadaje je w serce i w szyję.
W międzyczasie, zaraz po morderstwie, zdjął jeszcze z rąk swoich dwóch ofiar złote pierścionki, a z torebki dr Oli zabrał pieniądze. Tego dnia wraca z przepustki do więzienia, a spotkanemu po drodze strażnikowi mówi: nareszcie w domu. Pogrzeb kobiet odbył się 15 lutego 1993 roku, a sam pogrzeb zgromadził tłumy ludzi. Msza była odprawiona nawet przez samego arcybiskupa i biskupa. Kobiety zostały złożone na elbląskim cmentarzu Dębica. Gdyby ktoś z Was chciał odwiedzić ten cmentarz, odwiedzić te groby, jest to sektor 14, rząd numer 18, numer grobu 5. O zabójstwie mówi cała Polska. Nikt nie może pogodzić się z tak tragiczną śmiercią tak wspaniałej osoby. Niedługo po jej śmierci nadano elbląskiemu hospicjum jej imię. Przyznawana jest Nagroda Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dla lekarzy imieniem dr Oli. Kilka tablic pamiątkowych znajduje się na wielu budynkach w miastach, w których dr Ola mieszkała. A nawet skomponowano utwór muzyczny na jej temat, napisano książkę, istnieje wiele publikacji. W Gdańsku znajduje się też ulica jej imienia. Bliscy dr Oli wspominają ją jako osobę niezwykłą. Mimo swojej fizycznej ułomności była bardzo wytrwała i silna. A to, że miała wielkie serce, wielu z nich mówi, że to za mało powiedziane. Ludzie wspominają też, że Ola zawsze dzierżyła w dłoni Pismo Święte, że zawsze jak była chwila słabości, to mogła się właśnie wesprzeć, czytając Słowo Boże. Pamiętają też, jak Ola wielokrotnie mówiła: gdy ktoś puka do moich drzwi, nigdy nie zaglądam przez Judasza. Moje drzwi są otwarte, wołam. Proszę, otwarte, przecież idzie do mnie człowiek. Jej podopieczne dziewczyny z domu samotnej matki mówią, że zwracały się do niej mamo ze względu na to, jaką miłością je otoczyła. Biorąc pod uwagę całokształt jej życia, w 2003 roku, czyli 10 lat po jej śmierci, rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Tutaj przybliżę Wam w dwóch słowach, jak wygląda taki przebieg procesu beatyfikacyjnego. Co do zasady, rozpoczęcie takiego procesu jest możliwe nie wcześniej niż 5 lat po śmierci danego kandydata bądź kandydatki. Zawiera on dwa etapy. Pierwszy etap to etap lokalny, to jest to przesłuchanie świadków, zebranie dokumentacji na temat życia danej osoby. Te informacje i dokumenty są następnie analizowane przez lokalny trybunał beatyfikacyjny. Głównie odbywa się to w diecezji, do której należał dany kandydat albo kandydatka. No i jeśli faktycznie są przesłanki do tego, że ten proces jest zasadny, jest on kierowany do Stolicy Apostolskiej, gdzie rozpatruje go specjalna komisja. I tutaj proces może iść dwutorowo. Patrzy się na to, czy po śmierci ofiary, po śmierci kandydata, wydarzył się jakiś cud, który jakby był spowodowany tą osobą. Jeśli takiego cudu nie było, no to nie ma mowy o beatyfikacji. Inaczej jest jednak w przypadku męczenników, gdzie do procesu beatyfikacji taki cud nie jest wymagany. No i w opinii naszej tutaj lokalnej, polskiej, polskiego Trybunału Beatyfikacyjnego, dr Ola została uznana za męczennika. Ostatnia informacja, jaką udało mi się znaleźć w tym zakresie, to początek 2017 roku. Wtedy zbliżał się już do końcowi ten etap zbierania materiałów i miał on zostać przekazany do tego diecezjalnego etapu. No jak szacuje biskup Jacek Jezierski, ten etap lokalny mógłby potrwać jeszcze dodatkowe 2 lata, a w przypadku, kiedy byłby pozytywnie zakończony, no to zostałyby materiały przekazane do Stolicy Apostolskiej, a tam mógłby już utknąć na lat nawet kilkanaście. No ale jak to rzecze stare polskie powiedzenie, młyny Boże mielą powoli, ale dokładnie i na miałko. Jest 2020 rok i nie ma żadnych bardziej aktualnych informacji, wobec czego raczej bym zakładała, że ten lokalny proces jeszcze się nie zakończył. Sam Zbigniew Brzoskowski zostaje dosyć szybko złapany przez policję i dosyć szybko dochodzi do procesu. Mężczyzna nigdy nie wyjawił motywów swojej zbrodni. W czasie procesu wszystko zrzucał na alkohol. Zacytuję Wam fragment jego zeznań. Nie poszedłem zabijać, byłem pijany i była taka sytuacja, zginęły. Kiedy wyszła jej mama, chciałem po prostu stamtąd wyjść.
Obojętnie, kto by stanął mi wtedy na drodze, zginąłby. Brzoskowski w chwili zbrodni ma 20 lat, niecałe 21. Marysia umiera mając lat 19, a jej mama 51. Przyczyną śmierci Marysi, która została potwierdzona w trakcie sekcji zwłok, było przebicie ściany lewej komory serca. Rana ta spowodowała masywny krwotok i w efekcie zgon. Jeśli chodzi o dr Olę, to dr Ola zmarła na skutek masywnego krwotoku, który był spowodowany ranami klatki piersiowej i na skutek wstrząsu urazowo-krwotocznego. Wyrok zapada 3 lata po zbrodni. 7 lutego 1996 roku Sąd Wojewódzki w Elblągu skazuje Zbigniewa Brzoskowskiego na karę śmierci. Brzoskowski nie kryje zdziwienia, mówił, że w ogóle nie spodziewał się takiego wyroku. Nie da się ukryć, mężczyzna ma jednak trochę szczęścia, bo najpierw zostaje wprowadzone moratorium na wykonywanie kary śmierci, a następnie rok po wyroku, czyli w 1997, zostaje znowelizowany kodeks karny. A to z kolei umożliwiło Brzoskowskiemu zamianę kary śmierci na karę dożywotniego więzienia. Między 2017 a 2018 rokiem Brzoskowski trzykrotnie starał się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia. Jedna ze spraw trafiła nawet do Sądu Najwyższego, ale wszystkie wnioski, łącznie z tym w Sądzie Najwyższym, zostały odrzucone. Starałam się również ustalić, czy ustawa o bestiach obejmuje Brzoskowskiego, jednak niestety internet o tym milczy i w sumie nie wiem, czy nadal jest w więzieniu, czy już wyszedł. Chyba mógł się jeszcze raz ubiegać o takie przedterminowe zwolnienie. No niestety nie udało mi się dotrzeć do takich informacji. Zaraz po rozprawie sądowej, po zapadnięciu wyroku, Brzoskowski zostaje przewieziony do zakładu karnego w Sztumie. Tam dostaje pojedynczą celę i przez 5 lat siedzi sam. W późniejszym czasie udziela również wywiadu, w którym mówi, że jego dzień jest bardzo usystematyzowany, że on tak naprawdę martwi się tylko o to, co będzie jadł i o której będzie wstawał. Zacytuję wam fragment jego wypowiedzi. Czy wracam myślami do zbrodni? Nie mam na to czasu. Martwię się, aby dobrze zjeść. Czy będzie na przykład salceson, bo głodny nie chce siedzieć. Nic się tu nie zmienia. Jeśli dzisiaj dają salceson, to znaczy, że jest środa. Wyrzuty sumienia? Już nie pamiętam. Mam odbyć karę. Czekam na obiad. Zadośćuczynienie ofiarom? Nie wiem, co to znaczy. Kojarzy mi się z zapłatą. Obrazy, które wracają? Teraz już nic nie wraca. Brzoskowski jednak ma jedno marzenie. Pragnie, żeby umrzeć jako wolny człowiek. Nie chce umierać w więzieniu. O samym mordercy też niewiele jest informacji takich osobowych. Jedyne, co udało mi się ustalić, to, że pochodził z takiej rodziny robotniczej, że miał wykształcenie podstawowe, ale nie nauczył się nigdy żadnego konkretnego zawodu. Był kawalerem, nie miał dzieci i do czasu skończenia szkoły podstawowej mieszkał z rodzicami. Wiadomo też, że jego ojciec znęcał się nad rodziną psychicznie i fizycznie i odrzucił go jako syna. Niedawno skończył 49 lat. No i tutaj kończy się moja część historii dla Was. Mam nadzieję, że sprawa była dla Was ciekawa. No ja byłam naprawdę zaskoczona w momencie, kiedy zaczęłam ją czytać i dowiadywałam się, jakiego typu osobą i jaką działalność prowadziła dr Ola. A co Wy myślicie o całej tej historii? Zapraszam Was na grupę facebookową Z morderstwem im do twarzy. Tam możecie komentować tę sprawę, wymieniać się informacjami, jeśli macie jakieś ciekawe. No i słyszymy się następnym razem. Cześć!